Biblia wyraźnie uczy o wiecznym bezpieczeństwie wierzących. Wieczne bezpieczeństwo wierzących. Raz zbawiony, zawsze zbawiony. I kolejnym fragmentem, który nas o tym uczy, to jest 1 Koryntian, 5 rozdział, 5 werset. Czyli pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział, werset 5. Oddać takiego szatanowi na zatracenie ciała, ażeby duch był zbawiony w dzień Pana Jezusa. Widzimy wyraźnie, że Słowo Boże uczy, kto jest raz zbawiony, jest zawsze zbawiony, gdyż Pismo Święte uczy o wiecznym bezpieczeństwie wierzących. 1 Koryntian 5:5. Wydać takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pana Jezusa. Ten werset pokazuje nam, że jeśli wierzący zbłądzi w grzech, znajdzie się pod karną dyscypliną Bożą, ale jego duch nadal będzie zbawiony w dzień Pana Jezusa. Jeśli żyje w przyjemnościach grzechu, jak mówi Hebrajczyków 11:25, Hebrajczyków, list do Hebrajczyków 11:25, wybrawszy sobie raczej cierpieć z ludem Bożym, niżeli mieć doczesną z grzechu rozkosz. Jeśli żyje w przyjemnościach grzechu, jak mówi Hebrajczyków 11:25, skończy ze zbawioną duszą, ale z życiem ziemskim straconym. Ludzie, którzy wyznają fałszywą doktrynę o warunkowym zabezpieczeniu, mówią o stopniu grzechu, w jakim człowiek musi się posunąć, aby utracić zbawienie. Cóż, czy mógłbyś pogrążyć się jeszcze bardziej w grzechu niż ta osoba z pierwszego listu do Koryntian 5 rozdział? To był człowiek, który żył niemoralnie z żoną ojca swego, czyli swoją tutaj wykorzystał relację rodzinną do tego, żeby praktykować ten grzech. Czy mógłbyś sobie wyobrazić coś bardziej obrzydliwego? Jednak jest powiedziane, że jego duch miał być zbawiony w dzień Pana Jezusa. Bo kto raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, gdyż Pismo Święte uczy o wiecznym bezpieczeństwie wierzących w Pana Jezusa. Uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, a będziesz zbawiony raz na zawsze.